Koroner ze Smokowskim, odcinek 14. Jak bardzo mi miło znowu spotkać się z Wami i opowiedzieć o najlepszych piłkarzach ostatniego tygodnia, o tych, którzy wyróżnili się w taki albo inny sposób na europejskich czy światowych stadionach. Zaczniemy od bramki, a w bramce Anglik. Angielscy bramkarze to nie jest rzecz typowa. Spójrzcie na ostatnie Mistrzostwa Świata. Pojechało 3 golkiperów w zespole Southgate'a: Pickford, Butland, Pope. O żadnym z nich nie można powiedzieć, że jest gwiazdą światowego futbolu. W ogóle Anglicy mają fantastyczne pokolenie zawodników i kolejne dobre raczniki nadchodzą od Jadona Sancho, ale takich graczy w rocznikach 2002, 2003, 4, 5, 6 jest całe mnóstwo. A bramkarzy jest stosunkowo najmniej. Dlaczego? No sprawa jest prosta. W angielskich klubach nie bronią zazwyczaj angielscy bramkarze. Pope, który trafia do naszej drużyny tygodnia, bramkarz Burnley, akurat ma to szczęście, że jest czołowym bramkarzem swojego zespołu, czołowym zawodnikiem swojego zespołu i broni bardzo regularnie, dlatego pojechał na Mistrzostwa Świata jako trzeci bramkarz, dlatego i teraz jest oczywiście w jedenastce Burnley i trafia do naszej drużyny tygodnia. Nie miał łatwej drogi Nick Pope do angielskiej ekstraklasy. Raptem 11 lat temu Ipswich Town podziękowało mu w jego szkółce piłkarskiej. Nick Pope znalazł się na lodzie, pracował jako dostawca mleka, grał w amatorskiej drużynie Bury Town. No ale jest w Burnley, jest bardzo solidnym bramkarzem, a w ten ostatni weekend Nick Pope obronił 7 naprawdę groźnych strzałów piłkarzy Leicester City. Co więcej, jeden z tych 7 strzałów to było uderzenie z rzutu karnego. Innego zawodnika, który znikąd awansował do ekstraklasy tylko już parę ładnych lat temu, to był Jamie Vardy. Angielski bramkarz broniący strzał z rzutu karnego angielskiego zawodnika. Wyobraźcie sobie, że to nie zdarzyło się od listopada 2017 roku, kiedy Joe Hart obronił strzał Wayne'a Rooney'a. Swoją drogą, Joe Hart, angielski bramkarz, który też po to, by móc w ogóle grać w piłkę, musiał sobie w pewnym momencie szukać miejsca zupełnie gdzieś indziej, na drugim końcu kontynentu, we Włoszech. Nick Pope w naszej drużynie tygodnia, a obok niego inny zawodnik na co dzień występujący w angielskiej ekstraklasie, stały bywalec wszystkich drużyn podsumowujących tydzień, miesiąc, rok, niedługo dekadę, czyli Virgil van Dijk. Van Dijk strzelił gola Manchesterowi United, Liverpool znów wygrał mecz, ale kiedy stawiasz przy rzucie rożnym najbliżej Virgila van Dijka, tak dobrze grającego głową zawodnika, kogoś takiego jak Williams, który mierzy sobie 171 cm wzrostu, to sam prosisz się o klapsa, sam prosisz się o kłopoty. Tak naprawdę Virgil van Dijk nie tyle ze względu na tego gola, tak mi się wydaje, trafia do drużyny tygodnia, ale za swój naprawdę perfekcyjny występ od początku do końca. Tam nie było zbędnego i błędnego ruchu holenderskiego obrońcy. Wzorcowo, ja myślę, że tych 90 minut mogłoby śmiało trafić do Tate Modern Muzeum jako arcydzieło w swojej kategorii. Liverpool ma 64 oczka zdobytych na 66 możliwych punktów. Sprawdziłem sobie. W ubiegłym sezonie 64 punkty dałyby im 7 miejsce na zakończenie rozgrywek, czyli mogłoby się okazać, że jeżeli nawet od dziś Liverpool przestaje punktować, to i tak mógłby pokusić się o występ w europejskich pucharach. Jedno jest pewne, Liverpool już na pewno zapewnił sobie utrzymanie na kolejny sezon angielskiej ekstraklasy. Virgil van Dijk w naszej drużynie tygodnia, a teraz uciekamy z najsilniejszych lig świata i trafiamy do ligi belgijskiej. Wszyscy niemal belgijscy piłkarze, najlepsi belgijscy piłkarze grają za granicą, czy to w Anglii, czy to we Włoszech i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poza jednym, Hans Vanaken, bo o nim mowa, od wielu lat występuje w lidze belgijskiej, czy to w Lokeren, kiedyś bił się przeciwko Legii Warszawa, czy to właśnie w zespole FC Brugge. Najlepszy belgijski piłkarz ostatnich lat, zresztą ostatnio znów wybrany kolejny raz z rzędu najlepszym graczem Belgii. Jest wysoki, jest wręcz tykowaty, ale ma przy tym nadzwyczajną koordynację ruchową i doskonałą technikę, zarówno lewa czy prawa noga.
Jeśli czegoś mu brakuje, tak naprawdę to odrobiny szybkości i może dlatego Hans van Aken nigdy nie zdecydował się wyjechać z ligi belgijskiej, chociaż co pół roku, co każde okienko transferowe do klubu Brisz przychodzą zapytania, a to z Borussii Dortmund, a to z Anglii, czy przypadkiem van Aken nie zechciałby zmienić klubu, ale to jest taki bardzo skromny chłopak, któremu trudno byłoby się, on sam to przyznaje, zmierzyć z presją otoczenia, jakiej to presji zostałby poddany, na przykład występując w lidze angielskiej. On jest wierny też takiej prawdzie, kiedyś pewien muzyk to powiedział, lepiej być wokalistą Stone Temple Pilots niż perkusistą Rolling Stones, czyli lepiej być królem własnego podwórka. W ten weekend w bardzo prestiżowym meczu w Brukseli Anderlecht z Vincentem Kompanim na środku obrony przegrał z FC Brisz 1-2. Van Aken strzelił dwie bramki od stanu 0-1, ale musicie wiedzieć, spójrzcie w tabelę Ligi Belgijskiej, Anderlecht jest średniakiem, to jest drużyna środka tabeli, oczywiście Brisz na czele. Teraz jesteśmy we Francji, a tutaj Kylian Mbappé, który znów jest w naszej drużynie tygodnia. W weekend nic nie strzelił, bo nie zagrał. Drużyna Paris Saint-Germain grała z liderem drugiej ligi francuskiej Lorient w Pucharze Francji, ale wcześniej w środku tygodnia PSG zagrało drugi raz w odstępie kilku dni ligowy mecz przeciwko Monaco. Tym razem na stadionie Ludwika II w księstwie Kylian Mbappé strzelił dwie bramki swojej byłej drużynie. Przy pierwszej się nie cieszył, szanując to, że występował tam od wielu, wielu lat, ale przy drugiej już zaprezentował pewną radość. Zapytany dlaczego, odpowiedział: słyszałem za każdym razem, kiedy dochodziłem do piłki, gwizdy ze strony kibiców siedzących na trybunach. Postanowiłem ich w taki sposób ukarać. Kylian Mbappé już jest ósmym najlepszym strzelcem w historii całego Paris Saint-Germain. Ma 20 lat, z lekkim haczykiem, zdobył 81 goli. Top 5, nie będzie mu łatwo wskoczyć do pierwszej dwójki. Uważajcie, Cavani 198 bramek, Ibrahimowicz 156 goli. Tutaj może być daleko, nie dlatego, że Mbappé by ich nie dogonił, ale po prostu zapewne za rok, góra za dwa, wyjedzie z Paris Saint-Germain na przykład do Realu Madryt. Na trzecim miejscu jest Pedro Pauleta, 109 bramek, czwarty Rocheteau, 100 goli i piąty Mustafa Daleb, 98 bramek. No to myślę, że Kylian Mbappé w ciągu sezonu spokojnie wyprzedzi jeszcze Pedro Pauletę. Kylian Mbappé w całej swojej karierze, wyobraźcie sobie, strzelił już 105 bramek. 105 bramek! To są szokujące dane, jeśli powiem wam, ile goli w jego wieku mieli na koncie inni wybitni napastnicy Europy czy świata. Sergio Aguero 75, Neymar 72, Messi 48, Cristiano Ronaldo 27, a Robert Lewandowski tylko 21. Pamiętacie, co powiedziałem? Kylian Mbappé 105 goli. Szok. Szok. Jeśli jest jakiś piłkarz młodego pokolenia, który być może będzie mógł się pościgać trochę z Kylianem Mbappé na bramki, to ten gentleman, Erling Haaland, przeszedł do Borussii Dortmund i od razu zamieszał. Wszedł na boisko w spotkaniu przeciwko Augsburgowi przy niekorzystnym wyniku. Już po 3 minutach miał strzeloną pierwszą bramkę. Skończyło się hat-trickiem. Swoją drogą wygląda to trochę tak, jakby Borussia Dortmund miała podpisany jakiś pakt, jakiś układ z Augsburgiem, bo wyobraźcie sobie, że i Robert Lewandowski w 2011 roku, i Pierre-Emerick Aubameyang w roku 2013, i Paco Alcacer w roku 2018 każdorazowo w swoim pierwszym występie przeciwko Augsburgowi strzelali po 3 gole. I kolejny taki zawodnik to Erling Haaland. Strzela z bliska, strzela z daleka. Jest szybki, jest myślący, ma spokój pod bramką, jest przy tym bardzo sprawny mimo tych wszystkich swoich centymetrów. Naprawdę niezwykły zawodnik, który aż się wierzyć nie chce. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu był zawodnikiem tylko Ligi Norweskiej. A jeśli spojrzycie na pewne popiersie na pewnym lotnisku w Portugalii, takie zupełnie nieudane popiersie Cristiano Ronaldo, to okazuje się, że ten artysta plastyk, artysta rzeźbiarz, no był swoją drogą, był pewnego rodzaju prorokiem, bo to po pierwsze jako żywo przypomina Erlinga Haalanda, wizjoner. Już za miesiąc prawdziwy pojedynek superbohaterów, Superman kontra Batman, Kylian Mbappé
Erling Haaland w Lidze Mistrzów, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Co to się będzie działo? No i na zakończenie jeszcze jeden piłkarz, o którym Wam powiem dwa zdania. Gdybym tylko powiedział takie zdanie. Trener Pioli, trener Milanu, odbudował rezerwowego, ofensywnego gracza swojego zespołu. Byłoby miło, bo można byłoby się spodziewać, że chodzi o Krzysztofa Piątka. Niestety, Ante Rebić, bo o nim mowa, wszedł na boisko w spotkaniu przeciwko Udinese w 46 minucie. Jedną bramkę strzelił w 48, drugą w 3 minucie doliczonego czasu gry i za sprawą dwóch bramek Chorwata Ante ląduje w naszej drużynie tygodnia. Trzeciego gola dorzucił najskuteczniejszy boczny obrońca Europy Theo Hernandez, jedyny zawodnik Milanu, do którego nie można się przyczepić w tym sezonie. Krzysztof Piątek niestety przesiedział całe spotkanie z Udinese na ławce rezerwowych. Podobnie zresztą jak napastnik Udinese, już trochę zapomniany u nas, przykryty grubą warstwą kurzu i mchu, Łukasz Teodorczyk w drużynie Udinese. W całej naszej drużynie tygodnia sporo ciekawych nazwisk, bo jest i Thiago Alcantara, i Raul Jimenez, i były piłkarz Liverpoolu Lucas Leiva. Nie ma natomiast Ryana Cherkiego z Olympique Lyon, kolejnego fantastycznie zapowiadającego się piłkarza rodem z Francji. Jest dużo, dużo młodszy od Haalanda, ma 3 lata mniej, od Mbappé ma aż 4 lata mniej. Dla Lyonu w ostatni weekend strzelił 2 bramki i 2 asysty, ale było to spotkanie Pucharu Francji, może dlatego analitycy EA Sport nie wzięli go pod uwagę, ale pamiętajcie o tym chłopaku, miejcie na niego oko, Ryan Cherki, kawał zawodnika. Tymczasem dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich, uważajcie także na palce, ile czasu spędzacie przed konsolą i telewizorem i do zobaczenia. Piłka nożna, spać nie można, cześć.